O sędzi, który uciekł na Białoruś, to już wszyscy wiedzą. Że poprosił Łukaszenkę o azyl polityczny, to też już wszyscy wiedzą. Że ten sędzia wystąpił na konferencji prasowej, to też już wszyscy wiedzą. Że tam protestował przeciwko polskiej polityce wobec Białorusi i Rosji, to też już wszyscy wiedzą. Że teraz ten sędzia jest wykorzystywany przez Białoruś, to ja się tylko domyślam. Żeby się nie okazało, że historia lubi się powtarzać. Ale w życiu jest jak w wojsku, sztuka to sztuka. Oni mają naszego sędziego, a my mamy rosyjskiego żołnierza. Dezertera z ukraińskiego frontu przez Białoruś dotarł do Polski. Ma 41 lat, był bez broni i ubrany po cywilnemu. Pewnie przyszła ci myśl, skąd wiadomo, że ten facet jest rosyjskim dezerterem, a niezwykłym cywilem? Tego w 100% nie jestem pewien, ale znaleziono przy nim rosyjskie dokumenty wojskowe, w tym kontrakt z armią obejmujący udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie. Podlaska Straż Graniczna nie potwierdza takich szczegółów. Jedynie potwierdza, że podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymali rosyjskiego dezertera. Szczerze, to ja nie wiem, czy zrobiliśmy dobry interes z Białorusią. Jeśli ten dezerter jest pułkownikiem albo generałem rosyjski, to wymiana za polskiego sędziego to może i dobry interes. Kwestia tego, ile on wie, bo nasza sztuka miała dostęp do akt niejawnych. A jeśli mamy jakiegoś szeregowego dezertera, to uważam, że jesteśmy stratni. I nasz rząd powinien stanowczo domagać się rekompensaty ze strony Białorusi. Bo to nierówna wymiana. Pozdrawiam, szeregowy kukuła. A jeszcze jedno, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę, odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota Veni Vidi Vici, opowieści z wojska. Będziesz mieć punkt odniesienia na temat tej instytucji i będziesz mógł wyznaczyć azymut, w którą stronę to wszystko idzie.